Siema, dzisiaj będzie filmik na szybkości. Tak, pewnie nie wszyscy muszą wiedzieć takie rzeczy. No więc dzisiaj zajmiemy się naciąganiem łańcucha. Prawidłowym naciągnięciem. Ponieważ jak widać, u mnie łańcuch jest strasznie luźny. Jak i ma duży luz na boki, nie? Czyli łańcuch już mi bije po oponie. Muszę go niestety naciągnąć. No sam się naciąga za chwilę. Ale ogólnie naciągnąć trzeba go, nie? Co nam do tego będzie potrzeba, bo to nie jest nic skomplikowanego, nie? To myślę, że dużo nie będę musiał mówić i każdy zrozumie, nie? Żeby odkręcić koło, będzie nam potrzeba, no, popuścić wystarczy śruby od koła. Potrzeba nam klucz 19, ja tu mam nasadowy, no i 17. 19, 17, nie? Może być płaski, mogą być nasadowe, kto jak woli. A następnie, jak już popuścimy śrubę od, no ośkę ogólnie, ośkę, śrubę od koła, to popuszczamy naciąg, nie? Czyli naciąg się popuszcza kluczem 12, nie? I trzeba rozkontrolować z jednej i z drugiej strony te dwie nakrętki, nie? No, naciąga się tą pierwszą jakby co, to tą pierwszą od strony wahacza. Tą od tyłu to trzeba będzie ją popuścić sobie trochę więcej, żeby nam nie przeszkadzała. No i przystępujemy do naciągania, nie? Dobra, ja tutaj podciągnę i wytłumaczę zaraz, za chwileczkę wytłumaczę jak ja to zrobiłem. Dobra, witam po krótkiej przerwie. Dobra, ja już ustawiłem ten naciąg. Ja ustawiam naciąg, żeby tu przy końcu na dwa palce było, przy końcu ślizgu od góry, nie? Na dwa palce, żeby takie, no tak nie jest ciasno, tylko tak w miarę luźno, no, na styk. I wtedy jest idealnie naciągnięty łańcuch. Jakby co, odsyłam do filmików Pit by Ridera, bo on tam lepiej to wytłumaczył, no, a mi się troszeczkę spieszy, niestety. Musicie mi wybaczyć. Trochę mi się spieszy, no ale mam nadzieję, że zrozumiecie, nie? Tu na końcu na dwa palce, cały wymiar i to wszystko, żeby było równo koło, chytam tutaj, w tym miejscu, o wahacz i do tyłu naciągu tego całego winkielka, nie? I mierzę z jednej i z drugiej. Dobrze jest, żeby to w miarę idealnie ustawić, jak najdokładniej potraficie. Bo nie będzie wam wtedy tak szybko opona schodzić. Jak będzie po skosie, będzie to. Jak będzie szła po skosie opona, to szybciej będzie wam schodzić. Ja mam zazwyczaj idealnie ustawione. Oponę już mam nie wiem ile dokładnie, ale jeszcze nawet po prostu tylko ściąło mi te wąski z wierzchu i troszeczkę ją przyczarniło. A tak to jeszcze mimo tego, że trochę po asfalcie czasami jeździł, nie? Nie ściąło mi jej w ogóle. Jest cały czas ostra jak nówka, nie? Dlatego jest też ważne, żeby dobrze ustawić koło, bo. Ustawicie po skosie, może wam łańcuch ładować, albo zetnie wam oponę, nie? U mnie jeszcze będzie ładował troszeczkę łańcuch, bo jest tak, będzie skrobał, nie? Bo już jest łańcuch na wykończeniu, to będzie jeszcze chytał o oponę, nie? No ale to już jest jeden pieron, już muszę go dojeździć do końca i zmieniam na ten lepszy napęd, nie? Cały. Dobra, mało ważne, nie będę przedłużał. No i co jeszcze tu jest ważnego? Dobra, jak to już wszystko zrobicie, zakontrujecie i ten. I jak mówiłem, najlepiej łapać sobie wymiar tutaj, bo jak złapiecie sobie na wahaczu, w tym miejscu na przykład gdzieś, do rachewki albo do. No raczej do rachewki będą łapać, bo niektórzy, to nie jest to za dokładne, ponieważ jak popuścicie śrubę od ośki, to wam wahacz się rozchodzi, nie? No i będzie wam cyganić o te 2 mm, 3 mm, nie? Z jednej strony. Czyli lepiej o wahacz nie łapać wymiaru, tylko i wyłącznie o tą tutaj, od tej strony co się naciąga, nie? Najlepiej je złapać, no. Dobra, czyli tyle jest, nie? Ja bym mu jakby co to mówię, nie? Najlepiej jest, spierdzielę. Odsyłam was do kanału Pit Bike Ridera, on tam wam lepiej to wytłumaczy. No, i ma tam jeszcze jakieś tam filmiki, opinie i to wszystko. Jak chcecie, sobie oglądnijcie. Bardzo polecam. No, a ja pod koniec tygodnia, jak się nie mylę, tak pod koniec tygodnia albo w następnym już tygodniu, bo już zamówiłem, będę miał światła zamontowane, nie? Przednie sobie zamontuję.
światło jeszcze. To tylne tutaj podłączę. Tylne światło już podłączę. I zamówiłem testator nowy do magneta, żeby mi prąd robiło, nie? No i żeby podłączyć światła, to już wytłumaczę, jak to zrobić w osobnym filmiku, nie? Jak będziecie mnie śledzić, to tak pod koniec tygodnia albo w połowie następnego tygodnia powinien się filmik ukazać z tego, nie? Bo z tego, co patrzyłem na internecie, to nic nie jest skomplikowanego. No i zobaczymy, jak to będzie świecić, jak to będzie w ogóle wyglądać, no. Dobra, koniec pierdzielenia. To trzymajcie się do następnego filmiku. Na razie, cześć.